Badaszewskie inwestycje. Chyba zaczniemy. Panie prezydencie, panie profesorze, bardzo panów serdecznie zapraszam. Jesteśmy oczywiście na ulicy Chmielnej. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, co na naszej ulicy Chmielnej, która jest jedną z najważniejszych ulic w Warszawie. Ja bym to tak powiedziała. Dla mnie jest w każdym razie. Każdy ma pewnie swoją ulubioną. Proszę państwa, z nami jest dzisiaj mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków, pan profesor Jakub Lewicki, który wybrał inną planszę, ale ona też jak każdy najbardziej jest a propos. Każdy ma swoją ulicę, każdy ma swoją planszę, ale u nas wieje tutaj na tej Chmielnej. Dobrze, bo może trochę pyłów zawieszonych w powietrzu przewieje. Jest z nami oczywiście również wiceprezydent Michał Olszewski. Witamy serdecznie. Jest przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, pani Renata Niewitecka. Witamy również pana burmistrza Ferenca i pana przewodniczącego Marcina Rolnika z Władz Śródmieścia. I jest z nami również pan Arkadiusz Łapkiewicz z Zarządu Terenów Publicznych w Śródmieściu, który tę inwestycję, która przed nami i o której zaraz dowiemy się, jak ona będzie wyglądała, będzie prowadzić. Bardzo proszę, panie prezydencie. Dzień dobry państwu. Nieprzypadkowo wybraliśmy pierwszy dzień wiosny, choć wiosna nas tak rozpieściła w weekend, że myśleliśmy, że będzie dzisiaj pięknie, słonecznie. Niemniej projekt jest piękny i słoneczny, więc poświęcamy mu tyle uwagi, dlatego że ulica Chmielna jest jedną z tych przestrzeni miejskich, która w najbliższych miesiącach zmieni swój wizerunek. Zmieni swój wizerunek w dobrą stronę. Remont, który był prowadzony w tym miejscu w latach 90. ewidentnie nie przetrwał próby czasu. Ci wszyscy, którzy pamiętają trochę Chmielną sprzed 30 lat, wiedzą, że ta ulica wyglądała zupełnie inaczej. Miała zupełnie inny ruch, jak to się mówi fachowo w języku obecnie nieruchomościowym, inny footfall, inne sklepy, inne obiekty funkcjonowały. Raport, który został dla nas przygotowany jeszcze w roku 2018, wyraźnie wskazał na to, że przywracanie blasku śródmiejskim ulicom, przywracanie blasku ulicom handlowym musi się zacząć od zmiany przestrzeni publicznej i konsekwentnie od tego czasu rozpoczęliśmy realizację szeregu projektów po placu, tak zwanym placu Pięciu Rogów, czas teraz na ulicę Chmielną. Niebagatelne znaczenie ma w tej mierze godzenie wielu interesów, które staramy się robić, i w tym wypadku też tak było. Dlatego nieprzypadkowo jest ze mną pan profesor Lewicki, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, ponieważ jednym z, co dla nas było trochę zaskoczeniem, ale powiedzmy, że też rozumiemy te racje, jednym z elementów, który budził najwięcej kontrowersji, była zieleń. Były drzewa i to, czy ta zieleń się powinna znaleźć na ulicy Chmielnej. My jako gorący orędownicy wprowadzania zieleni, która ma walor nie tylko estetyczny, ale również poprawiający klimat, poprawiający też naszym zdaniem percepcję samej ulicy i to, w jaki sposób będzie ona wykorzystywana. Mieliśmy szereg rozmów bardzo konstruktywnych, za które chciałem panie profesorze bardzo podziękować. To był szereg rozmów, przy których nie tylko ja osobiście, ale też pan burmistrz Ferenc, pan dyrektor Łapkiewicz, ale przede wszystkim nasz projektant, który się tam skrywa z tyłu, Patryk Zaręba, spod którego pióra wyszły te piękne wizualizacje. Toczyliśmy rozmowy, które miały na celu wprowadzenie tutaj właśnie zieleni. I mamy dzisiaj zaszczyt ogłosić państwu, że projekt uzyskał już wszystkie niezbędne pozwolenia. Prace zostały zgłoszone. Minęły czas na protesty, więc możemy powiedzieć i ogłosić dzisiaj, że jesteśmy o krok od rozpoczęcia realizacji. Ja potem oddam głos jeszcze na chwilkę panu dyrektorowi Łapkiewiczowi, który powie, jaki jest harmonogram realizacji projektu. Niemniej jednak ulica Chmielna jeszcze w tym roku będzie przedmiotem gruntownej renowacji. Nie tylko ulica Chmielna, ale również ulica Bracka na tym odcinku od placu do Alei Jerozolimskich. A teraz chciałem oddać głos panu profesorowi Lewickiemu, z tego względu, że jednym
jakby ulicą Chmielną i też nie ukrywam placem, który jest tutaj na zbiegu ulicy. Rozpoczęliśmy z panem profesorem bardzo głęboką dyskusję o tym, ile betonu, a ile zieleni w zabytkach. I chcę też przekazując panu, panie profesorze, głos, bardzo podziękować za to, że jakby wspólnie nauczyliśmy się nie chować głowy w piasek, tylko dyskutować publicznie o tym, ile zieleni powinno być w naszych miastach i jak godzić interesy ochrony zabytków z zielenią, która jest nam wszystkim jako mieszkańcom niezwykle, ale to niezwykle potrzebna. Panie profesorze, pan profesor chciał się też podzielić swoimi planszami, które jakby obrazują trochę skalę betonu, który otacza nas tu na ulicy Chmielnej, po to, żeby pokazać i zderzyć to, w jaki sposób ulica Chmielna jako obiekt, jako ulica, która jest objęta wpisem do rejestru zabytków, może zmienić swoje oblicze. Panie profesorze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, szanowny Panie Prezydencie, proszę Państwa, mamy wiosnę w ochronie zabytków. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że kasus ulicy Chmielnej, tak jak my to czasem mówimy, studium przypadku, umożliwiło nam bardzo głębokie przemyślenie na temat roli zieleni w zespołach zabytkowych. W latach ubiegłych stworzono jakoby teorię, jakoby zabytki i zieleń były wrogami, czy sobie nawzajem przeszkadzały, co było całkowitym błędem. Mamy szereg dokumentów doktrynalnych, które podkreślają rolę zieleni w zespołach zabytkowych. Mamy międzynarodową kartę florencką, którą Polska ratyfikowała. Mamy wytyczne Generalnego Konserwatora Zabytków, pani profesor Magdaleny Gawin, która nakazała konserwatorom wprowadzanie zieleni w zespoły zabytkowe. Także na Mazowszu dokonaliśmy głębokiej analizy miejsc, które wymagają zieleni. Jednym z takich miejsc jest ulica Chmielna. Prezentowane tutaj po prawej stronie zdjęcia pokazują skalę destrukcji tejże ulicy, która wymaga zieleni. Także chcę powiedzieć jednoznacznie, że wpisy do rejestru nie umożliwiają, czy nie zabraniają wprowadzania zieleni. Wpisy do rejestru, tak zwane wpisy obszarowe, mówią jedynie o ochronie układu parcelacyjnego, o ochronie poszczególnych budynków, o ochronie podwzajemnych relacji między nimi. Zieleń może współuczestniczyć z funkcjonowaniem zabytku. Zieleń może stanowić oprawę dla zabytków. Zieleń to życie, zabytki to nasza przyszłość. Dziękuję. Ponieważ projekt jest projektem nie tylko z gatunku czy z kategorii projektów przestrzennych, które mają zarówno wymiar ekonomiczny, mają poprawić sposób funkcjonowania ulicy, ale jest też projektem bardzo ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska. Więc o szczegółach projektu powie Państwu pani przewodnicząca Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Pani przewodnicząca. Dzień dobry Państwu. Dziękuję panie prezydencie, dziękuję panie profesorze, dziękuję panie dyrektorze. A te podziękowania są ze względu na to, że jako przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska wiem, jak bardzo ważna jest dla naszych mieszkańców zieleń w przestrzeni miejskiej. I oto dzisiaj jesteśmy w stanie Państwu pokazać, jak już za niemal rok będzie wyglądać ulica Chmielna i znowu stanie się wizytówką naszego centrum, z czego bardzo się cieszę. I teraz troszkę o liczbach. Nasadzimy 95 drzew przy ulicy Chmielnej i dodatkowo 38 drzew przy ulicy Brackiej, a także 9,5 tysiąca krzewów i 8,5 tysiąca blin. Lokalizacja tych drzew, tak jak już powiedział pan profesor i pan prezydent, jest tak zlokalizowana, żeby nie przeszkadzać tej przestrzeni zabytkowej. Będziemy mieli piękną, nową, małą infrastrukturę, czyli ławki. Będziemy mieli również przed kinem Atlantik bardzo ładną fontannę. Zapraszamy Państwa już dzisiaj do tego, żeby odwiedzać Chmielną, bo jak wiemy, poprzez pandemię, poprzez wojnę nasze biznesy na Chmielnej ucierpiały, ale mam nadzieję, że po tej rewitalizacji będą tętniły jeszcze większym życiem niż dotychczas. Bardzo Państwu serdecznie za tę pracę dziękuję.
dosłownie na parę słów, tak żeby dać Państwu garść szczegółów na temat tego, co przed nami teraz po akceptacji samego projektu, który dość pieczołowicie był, tak jak powiedziałem, konsultowany pod wieloma względami. Chciałem poprosić pana dyrektora Tadeusza Łapkiewicza, który powie Państwu, jaki jest harmonogram na najbliższe dni, kiedy startujemy, no i panie dyrektorze, kiedy te drzewa zobaczymy. Szanowni Państwo, dzień dobry, panie prezydencie, panie profesorze, pani przewodnicząca. Ten harmonogram, który sobie narzucamy, no, dotyczy najbliższych miesięcy, tej najcięższej pracy. To jest kwestia przygotowania i uruchomienia postępowania przetargowego. To jest czas mniej więcej do końca kwietnia. Wydłużamy sobie do końca maja czas na składanie ofert ze względu na złożoność projektu i złożoność branż. Do końca czerwca w naszym założeniu, z naszą ogromną nadzieją, będziemy chcieli wybrać i wyłonić wykonawców do realizacji tej przestrzeni ulicy Chmielnej i ulicy Brackiej, tak żeby w okresie wakacji, uzyskując w tym czasie, w okresie wakacji, projekty czasowej zmiany organizacji ruchu, która będzie pozwalała na wprowadzenie wykonawcy, żeby w około miesiącu sierpniu wystartować z remontem i w maksymalnym natężeniu realizować te prace do końca roku, z założeniem tego, co pozostanie do dokończenia na początek roku 2024. Drzewa będą się pojawiały już w zakresie schodzenia z kolejnych etapów remontu ulicy i będą stopniowo dosadzane w zakresie remontu zarówno przestrzeni ulicy Chmielnej, ale także ulicy Brackiej, tak żeby już na tym etapie pokazywać mieszkańcom, jaki charakter ulica będzie pozyskiwać, jakim mikroklimatem będzie się stawać, jak zmieni się nawierzchnia, zmieni się oświetlenie i całe otoczenie tej przestrzeni, także w sposób bardzo znaczący przy przestrzeni skweru, tutaj przy Kinie Atlantyki, przy skwerze Bukinistów, gdzie tej zieleni i w kolorze, i w ilości naprawdę będziemy starali się uzyskać bardzo dużo, tak żeby ten mikroklimat ulicy stworzyć i przywrócić deptak w zakresie korzyści dla mieszkańców, dla osób, które będą tą ulicę bardzo chętnie odwiedzały, mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan prezydent jeszcze? Tak, dlatego że projekt, odbyliśmy kilka spotkań z zarządem dzielnicy Śródmieście i z radnymi dzielnicy Śródmieście. Projekt też cieszy się dużym zainteresowaniem wśród radnych. Panie przewodniczący, jak mógł dwa słowa powiedzieć o tym, jakie są oczekiwania radnych? Tak, szanowni państwo, bardzo się cieszymy, że tutaj jedna z najważniejszych rzeczywiście ulic takich w Śródmieściu w końcu doczekała się tego projektu i tego planu rewitalizacji, bo mieliśmy wiele dyskusji, bardzo nam leży na sercu ta część dzielnicy, która jest wizytówką naszej dzielnicy, więc to tutaj było powiedziane przez pana prezydenta czy przez panią przewodniczącą, że będzie to piękna, nowa, odnowiona ulica jeszcze z zielenią, która jest bardzo potrzebna akurat w tej części Śródmieścia. Bardzo nas to cieszy i będziemy tutaj też dobrze, że jest to realizowane przez naszą jednostkę, przez pana dyrektora Łapkiewicza, więc na pewno jako dzielnica będziemy starali się tutaj czuwać nad realizacją tego projektu. Mogę powiedzieć tylko tyle, że no, bardzo się cieszymy, że jest to tego typu projekt i on będzie służył mieszkańcom nie tylko Śródmieścia, ale tak naprawdę całej Warszawy i całej Polski. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, ja tytułem ciekawostki powiem jeszcze, że ta dyskusja o zieleni i zabytkach nie kończy się, bo w najbliższy piątek na Uniwersytecie Warszawskim będzie konferencja z udziałem zarówno zwolenników, jak i osób nieco sceptycznie nastawionych do tych kwestii. Będzie okrągły stół, będzie tam między innymi pani profesor Magdalena Gawin, wspomniana tutaj przez pana profesora, także pan profesor jako Mazowiecki Wojewódzki Konserwator wspólnie z Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego taką konferencję organizują, a oprócz tego przed siedzibą Mazowieckiego Konserwatora Zabytków od piątku będzie można oglądać bardzo ciekawą wystawę, która nazywa się Zieleń a Zabytki, dla ułatwienia, cały czas jesteśmy w tym temacie i proszę Państwa, przez dwa tygodnie będzie można zgłębiać te kwestie, myślę, że takie, przed którymi również Warszawa stoi jako przed pewnym wyzwaniem i ta rozmowa
cały czas w Warszawie się toczy. Proszę Państwa, pada coraz bardziej, więc ja już nie będę się rozgadywać, tylko przekazuję mikrofon Wam, dziennikarzom, zapraszam do zadawania pytań. Ja bardzo jeszcze, proszę. Widzę, że Pani redaktor tak trochę sceptycznie, trochę też tak z pewną nieśmiałością, deszcz pada, no dobrze, bardzo proszę. Jeśli mogę jeszcze ad vocem, chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na konferencję piątkową. Wkrótce zostaną wysłane do Państwa zaproszenia i materiały. Konferencja będzie poświęcona problemom wprowadzania zieleni w zespoły zabytkowe. Przy okazji ulicy Chmielnej dokonaliśmy przeglądu miejsc, które wymagają wprowadzania zieleni. Na wystawie są reprodukowane i pokazane różne miejsca w Warszawie z betonozą, ale także na Mazowszu. Wszystkie te miejsca wymagają zmiany i przeprojektowania, tak aby zieleń stanowiła oprawę dla zabytku. Bardzo serdecznie zapraszam na konferencję piątkową i na wystawę. Dziękuję. I za kraj Super Express. Nawet największa liczba drzew nie zmieni tego, że są pustostany na Chmielnej. Co z tymi pustostanami? Ile ich w tej chwili jest zidentyfikowanych i jakie są zachęty do remontowania ich? Zasłoni trochę. Znaczy, po pierwsze, ja powiedziałem celowo Państwu o raporcie, który wykonywała dla nas agencja rynku, która wynajmuje lokale, tak? W sensie, jaka to była, robiła firma JLL, jeden z kluczowych firm, która pomaga w najmie komercyjnym lokali. Jakby ta analiza pokazała nam dla całego kwartału ulic właśnie Marszałkowska i Jerozolimskie jakby jeden problem, taki, że jakby o tym, dlaczego korzystamy z danej ulicy, nie decyduje tylko i wyłącznie oferta czy czynsz, który jest w danym lokalu, ale przede wszystkim to, w jakim otoczeniu ten lokal funkcjonuje. I wyraźna wskazówka była na deficyt zieleni, na deficyt przestrzeni pieszej, na problem z komunikacją, który rozwiązaliśmy poprzez przejścia, które są w osi ulicy Widok, ulicy Nowogrodzkiej i ulicy Poznańskiej. I jakby ten plan musimy stopniowo realizować, tak? W sensie na żadną zmianę, żadnej zmiany, jeśli chodzi o poprawę funkcjonowania jakiejkolwiek ulicy, nie da się dokonać w sposób rewolucyjny. Na ulicy Chmielnej mogę oddać głos panu burmistrzowi Ferencowi, bo tak jak Państwo wiecie, dzielnice zarządzają zasobem lokali, który jest w zasobie miasta, natomiast przypomnę tylko, że już wiele lat temu dzielnica Śródmieście podjęła decyzję o tym, żeby wprowadzać na ulicę Chmielną bukinistów, antykwariaty ze specjalną ofertą ze swoich lokali, które są konkursami profilowanymi, i to jest odpowiedź na pustostany miejskie. W przypadku dzielnicy Śródmieście funkcjonują programy, które są adresowane dla każdej z ulic i dzielnica jakby realizuje swój program w oparciu o ten program lokali użytkowych, który wskazuje, które lokale mają być wynajmowane na jaki cel. Natomiast pamiętajmy o tym, że o rynku lokali i sposobie funkcjonowania decydują wszyscy najemcy, wszyscy właściciele lokali. Ja się dwukrotnie spotkałem z niektórymi najemcami tutaj z ulicy Chmielnej. Oni wszyscy zwracają uwagę na to, że oni są w stanie prowadzić swój biznes i rozwijać pod warunkiem, że całe otoczenie zacznie się też dynamicznie zmieniać. My docelowo zakładamy, i też w tą stronę będą szły nasze prace, że będziemy chcieli zachęcać wszystkich właścicieli nieruchomości tu w ulicy Chmielnej już po renowacji, czyli tam za rok, do zbudowania podobnej struktury, jaka wspiera też miasto przy działaniach dotyczących najmów na ulicy Nowy Świat, czyli stowarzyszenia, po to, żeby móc w dialogu razem z nami organizować wydarzenia czy organizować animację, która podniesie rangę samej ulicy. Oddam głos panu burmistrzowi Ferencowi, który powie, być może zna z głowy parę szczegółów na temat lokali, natomiast prawdopodobnie też jakby powie o tym, jaka jest polityka dzielnicy, jeśli chodzi o najmy lokali na ulicy Chmielnej. Panie burmistrzu. Dzień dobry, szanowni państwo. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że budynków komunalnych na ulicy Chmielnej jest stosunkowo niewiele. Przy okazji powiem również, że w trakcie remontu ulicy Chmielnej
zakładamy również remont budynku przy ulicy Chmielnej 15, który znajduje się przychodnia, bardzo ważna dla mieszkańców tej naszej dzielnicy. Również będzie przy tej okazji remontowana. Natomiast jeśli chodzi o najem lokali użytkowych, to chciałbym Państwu podać taką informację. Często mówicie o tym, że są rozwiązywane umowy najmu. W zeszłym roku Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami rozwiązał umowy najmu ze 100 lokalami. I natomiast nowych najemców, nie przedłużających, lecz zupełnie nowych przychodzących, było 180. To świadczy o tym, że lokale w Śródmieściu są atrakcyjne, a stawki proponowane przez Zarząd Gospodarowania nie stanowią problemu. Oczywiście jest ciągła rotacja, ale do tej pory nie stwierdziliśmy do końca zeszłego roku, aby nawet najtrudniejsze warunki, które miały ekonomiczne, które były w trakcie pandemii, spowodowały mniejsze zainteresowanie lokalami. Tak więc być może Państwa ocena sytuacji jest spowodowana jeszcze większą rotacją, jeśli chodzi o lokale prywatne. Natomiast nasze projekty dotyczące na przykład wynajmu lokali na kulturę, o której wspominał Pan Prezydent, na 10 lokali wystawionych w zeszłym roku w ramach tych konkursów 9 umów zostało zawartych i one są realizowane. Również poprzednie edycje lokali na kulturę się udały i te lokale cały czas funkcjonują. Zakładam, że również te, które zostały ostatnio wynajęte, również wzbogacą ofertę kulturalną, jeśli chodzi o ulicę Chmielną po jej zakończeniu remontu. Bardzo dziękuję. Czy mamy następne pytania? Dzień dobry, Marta Stańczyk, Polska Agencja Prasowa. Ja mam pytanie w sprawie tych kamienic tutaj na Chmielnej, takich zaniedbanych. Ja wiem, że to są właściciele, że tak powiem, prywatni, ale czy miasto zamierza jakoś egzekwować od nich, żeby no chociaż zmienić elewację, tak? To nie jest jedyny niestety przypadek i nie ma co w ogóle zamykać oczu oczywiście na to, że mamy tą sytuację na ulicy Chmielnej. Takich sytuacji, w których dochodzi do utrzymywania budynków w złym stanie jest wiele. Pan profesor Lewicki może na palcach obu rąk wymienić z głowy pewnie kilkanaście takich przypadków. No, dobrą informacją jest to, że ta sytuacja się bardzo zmienia. Tak jak Państwo wiecie, była długo remontowana kamienica na Rogu Złotej i Zgody, która też przechodziła renowację, też miała różne losy. Dobrą informacją jest to, że z tego naszego, można powiedzieć, krajobrazu znikają te obiekty. My tu z panem profesorem ostatnio bój o podcienia na placu Zbawiciela jeszcze prowadziliśmy, czy prowadzimy wciąż, no bo to jest jakby działania, których nie da się zrobić w tydzień. Mogę tylko powiedzieć o tym, że każdy przypadek zidentyfikowany przez nas, w sensie przez władze miasta, dzielnicy, pana konserwatora, w których my widzimy, kiedy widzimy, że jest sytuacja, w której dochodzi do zaniedbania po stronie właściciela, jeśli chodzi o obiekt, i oczywiście nie jest nim miasto, przepraszam, żartowałem, wówczas podejmowane są próby, tak? Pan konserwator podejmuje działania, my wspólnie też prowadzimy działania sprzężone razem z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, tak żeby wymóc możliwymi prawnie metodami, tak? W sensie nie jesteśmy w stanie za kogoś nic zrobić, natomiast absolutnie wszystkie te przypadki są pod naszą lupą. No, pan profesor może potwierdzić kiwając głową, czy chce coś powiedzieć? Proszę Państwa, staramy się prowadzić kontrolę w wypadku obiektów zaniedbanych. Dajemy wytyczne pokontrolne, nieustannie nakładamy kary. Te kary są ogłaszane na Facebooku, cieszą się ogromnym zainteresowaniem i aplauzem Państwa, co nawet czasem nas zaskakuje. I to jest przede wszystkim jedna ważna metoda. Druga ważna metoda
w wypadku obiektów cennych, wartościowych staramy się przyznawać dotacje. Ja parę dni temu podpisałem dotację Mazowieckiego Konserwatora na ten rok. To jest blisko 20 milionów złotych. Rzeczywiście kwoty bardzo znaczące. Ruszył także program dotacji w ramach Polskiego Ładu. To też są ogromne środki. Wkrótce Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomi kolejne programy. Więc tych środków jest tak dużo jak nigdy dotąd, trzeba tylko chcieć. Natomiast jak ktoś nie chce, to mamy rzeczywiście tutaj kary, z których korzystamy. Dziękuję. Ja mam tutaj pytanie również do profesora Lewickiego. Pan prezydent Olszewski wspomniał o podcieniach na Placu Zbawiciela i chciałem się spytać, jak tutaj dalej będzie wyglądała ta sytuacja, kiedy to podcienia zajęte obecnie i umeblowywane przez firmę Heritage może zostać uwolnione dla mieszkańców? Wszystkie zgłoszenia do odpowiednich organów poszły, odpowiednie organy prowadzą postępowanie, czekamy na jego wynik i to te postępowania cały czas trwają. To jest już piłeczka, jeśli chodzi o postępowanie prokuratorskie, sądowe i to się dzieje. Jeszcze dopytam też. Znaczy, ja potwierdzam, powiatowy inspektor też prowadzi swoje czynności, natomiast wiecie Państwo, jak to jest, jak ktoś nie... jakby świadomie łamie prawo, mimo tego, że wysyłamy do niego informacje o tym, że nie powinien tego robić, dalej łamie przepisy, to trochę zachowuje się jak pirat drogowy na ulicy. W sensie, jakby nikt mu nie odbierze prawa, dopóki nie zostanie skutecznie zatrzymany i miejmy nadzieję, że właściwie w końcu zrozumieją, że popełniają błąd. Wobec wspólnoty mieszkaniowej na ulicy Mokotowskiej dzielnica Śródmieście też wystosowała swoje stanowcze stanowisko. Ono też zostało przekazane do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego i miejmy nadzieję, że w ciągu tygodni jakby ta sprawa się wyjaśni. Jeszcze drugie pytanie do pana konserwatora. Odnośnie Muranowa generalnie. Tutaj mieszkańcy wczoraj złożyli wniosek o wpisanie do rejestru zabytków Muranowa Południowego, osiedla, 160 budynków. Czy tutaj pan uważa, że wpisanie do tego rejestru faktycznie pomoże ochronić osiedle, które zostało wybudowane w takim jednolitym stylu przed deweloperką? Proszę Państwa, ja jeszcze raz chcę wyjaśnić. Ochrona konserwatorska Muranowa jest. Muranów jest wpisany do gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Oznacza to, że wszystkie budynki są chronione wszystkie relacje między nimi. Każda rzecz wymaga zgody. Wpis do rejestru nie zmienia nic obszarowy, tylko zmienia procedury administracyjne i instytucje, które są chronione. Wystąpiłem do Narodowego Instytutu Dziedzictwa o opinię co do zmiany formy ochrony, czy ona jest celowa. Czekam na wynik tej opinii. Natomiast ta ochrona jest, ja to wielokrotnie powtarzam i to jest najistotniejsze. Więc ten teren jest pod ochroną konserwatorską. To jeszcze się odniosę właśnie do tego, bo tutaj mieszkańcy bardzo często uważają... Ja apeluję, to jednak trochę nam pada. Myślę, że większość nie ma tej szczegółowej wiedzy. My staramy się tłumaczyć i wyjaśniać, że powtarzam, Muranów jest pod ochroną konserwatorską. Dzień dobry, Jarosław Wacowski, Gazeta Stołeczna. Panie burmistrzu, chciałem zapytać, czy będą obniżki czynszów dla przedsiębiorców w czasie remontu, czy też okaże się, że biznesy znowu bankrutują, bo klienci nie mogą dojść. Jak będzie rozwiązana kwestia dojazdu, dostaw, bo furgonetki za naszymi plecami krążyły, mimo że już skończyły się te godziny i stoją dwa patrole Straży Miejskiej. Jak będzie rozwiązana kwestia dojazdu do przychodni? I co dalej, nie wiem, czy pan prezydent odpowie, z remontami ulicy Zgoda, Złotej, czy tam już jest kwestia zieleni uzgodniona? Ja szybko odpowiem, że na Złotej Zgody mamy tego samego projektanta i jest on w trakcie przygotowywania projektu, więc jeszcze na razie nie występowaliśmy do konserwatora w tej sprawie, jesteśmy na wstępnym etapie. Natomiast jeśli chodzi o organizację ruchu, odpowiem, ja się widziałem razem z panem dyrektorem Łapkiewiczem i z inżynierem ruchu. Jesteśmy wstępnie umówieni, że w momencie, kiedy będzie wybrany wykonawca dla tej inwestycji, czasowa organizacja ruchu będzie ustalana również tak, żeby zapewnić ciągłość dostaw do obiektów. Dokonaliśmy zmiany na prośbę z przedsiębiorców od 1 kwietnia. Od 1 kwietnia jest nowa organizacja ruchu na ulicy Chmielnej, ponieważ mieliśmy wnioski związane z koniecznością wydłużenia dostaw do godziny 10, więc jakby ta zmiana następuje na dniach na obu ulicach, w sensie i na placu, i na ulicy Chmielnej.
Natomiast jeśli chodzi o obniżki, to ja szybko odpowiem, bo pada strasznie. Jest zarządzenie prezydenta, które reguluje kwestie obniżek i każdy na wniosek każdego najemcy lokalu miejskiego takie obniżki są udzielane za każdym razem, kiedy dochodzi do utrudnień i udokumentowanego spadku dochodów. Proszę Państwa, pada coraz bardziej, więc ja bardzo dziękuję, ale oczywiście jeżeli tu gdzieś pod daszkiem jeszcze jakieś pytania, że tak powiem, na boku, to bardzo prosimy. Dziękujemy bardzo serdecznie władzom Śródmieścia, panu prezydentowi, pani przewodniczącej i oczywiście panu profesorowi, naszemu gościowi dzisiaj. Dzięki i do zobaczenia.